proton z prędkością V i pod kątem alfa do jednorodnego pola magnetycznego indukcji B wpada w to pole. Od tego momentu ruch protonu jest ruchem spiralnym. W kierunku prostopadłym do płaszczyzny rysunku proton zakreśla okrąg o promieniu R, ale jednocześnie przemieszcza się wzdłuż linii pola magnetycznego, wynikiem czego jest spirala o skoku S. Skok śruby, jaką zakreśla proton, jest to odległość dwóch najbliższych zwojów. Rozkładamy prędkość V na dwie składowe, na tę V1, która powoduje ruch po okręgu, i V2, która powoduje ruch jednostajny wzdłuż linii pola. Promień okręgu, który zakreśla proton, przedstawia wzór, który masz z lewej strony ekranu. Nie znamy V1, ale przyjrzyj się trójkątowi prostokątnemu V1 do V, to nic innego jak sinus kąta alfa, czyli V1 przedstawiamy iloczynem V razy sinus alfa. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość promienia. Skok śruby, skok spirali, jaką zakreśla proton, przedstawimy iloczynem V2, prędkości wzdłuż linii pola, razy T. Jest to ruch jednostajny. T to okres, w ciągu którego proton zakreśla jeden okrąg. W takim czasie następuje jego przemieszczenie OS wzdłuż linii pola. V2, tak jak V1, bierzemy z trójkąta prostokątnego V2 do V, to cosinus alfa, zatem V2 jest równe V razy cosinus alfa. Skąd weźmiemy okres? Ze wzoru na prędkość w ruchu po okręgu. Jest to stosunek przebytej drogi 2πr do czasu, czyli do okresu. Wyznaczam okres, podstawiam dane i po znalezieniu wartości okresu wstawiam tę wartość i pozostałe do ostatniego równania, znajdując skok spirali.